No i zaproszę na scenę dwie osoby, których przedstawiać za bardzo nie trzeba w tym środowisku, ale i tak to zrobię. Bartek Brosz, zapraszam. Ilustrator, grafik, rysownik prasowy, songwriter, twórca muzyki ilustracyjnej. Proszę uprzejmie, można zająć dowolne miejsce. Oraz Krzysztof Hrynkiewicz, autor, projektant, producent gier, okazjonalny songwriter, wykształcony, acz nieaktywny architekt. No dobrze, panowie, zobaczcie, czy mikrofony działają. Na początku, tak jak w ostatnim panelu, poproszę was o kilka słów od was, no a potem przejdziemy już do konkretnych pytań. Bartku, może powiesz jakieś konkretne słowa? Szafa. Nie działa? Szlaf, myca. Moment, halo, halo. O, dzień dobry. Łobuziaki. Dzień dobry. W ogóle dzięki, że przyjechaliście, bo to jest fantastyczne, że wy tu jesteście, bo my to jesteśmy takim dodatkiem. Najważniejsze jesteście wy, także to tyle ode mnie. Ja już powiedziałem trzy słowa. No dobrze, dziękujemy za ten rozbudowany wstęp. Teraz powiem jeszcze jedno zdanie. Jeszcze powiem, że ja jestem przeszczęśliwy, że mnie tu zapraszacie i żeście tu przyjechali i że w ogóle istniejecie. I absolutnie muszę podziękować i pochwalić organizatorów za świetny event. Świetne, bardzo fajne panele. Matt, doktor Damiano. A już to, co wykonali aktorzy, to sam chciałem zadawać pytania. Także... No dobrze, no to już jesteśmy przy pytaniach. Miałem rezerwację pierwszego pytania. Więc od razu nie krzyczcie na mnie. Nie. Ja chciałem się zapytać standardowo, zresztą jak ostatnie kilka razy, jak tam z komiksem? Wyznaczam Krzyśka. Na razie kura urodziła ziarno. Tak to powiem. Mało jest. Cofam się, zakręcam. To będzie strasznie skomplikowany komiks. Ale wyrobisz się przed City of Secrets 2. Czyli ja nie wiem, czy się wyrobię przed śmiercią. Krzyku trochę się tak kryguje, ale tak naprawdę coś tam robi. Jeszcze nie postawiłem żadnej kreski, bo czekam, aż coś napiszę. Napisałem taki entuzjazmowany do Bartka. Bartek, słuchaj, to jest pomysł, rysuj. To jest pierwszą stronę, pokażemy na konwencie. A Bartek spojrzał i powiedział, mam lepszy pomysł. Na razie na tym, żeśmy utknęli. Takie zawsze mam lepsze pomysły, to prawda? Nie, bo chodzi o to, że to naprawdę musi być tak, że te wszystkie wasze pytania, które zaraz mi zadacie wiesz, superpozycję, krumburaka w czasoprzestrzeni, to ten komiks na tej pierwszej planszy powinien odpowiedzieć na te pytania, żeby wszystko było jasne. Nie? I to nie jest wcale łatwe tak to przygotować. Nie wiem, czy będzie niebieskie, ale będzie mroczne dosyć, także to tyle. Poprosimy o następne pytania. No to ja mam pytanie do pana Krzysztofa. Tylko głośniej poproszę, bo ja... Dobrze, no to ja mam pytanie do pana Krzysztofa. Polega na tym, że na początku serii to był brat naszego koguta, był nazwany kuratorem. Tak, to jest pierwszy. Potem pojawiła się kwestia Korneliusza. Rozumiem, że to jest oczywiście jego imię prawdziwe, takie nie, że imperator, tylko powiedzmy no, faktycznie jego imię. Jednak w tej ostatniej grze, która jest Rexio, to jest gra Rexio i Kretes w akcji, pojawiła się scena, w którą mi zapadła pamięć i przez nią zadaję sobie pytania. Mianowicie w tym takim drugim akcie, która odwołuje się oczywiście do powiedzmy, że przeróbki parodii tej właśnie z Jaja Śmierci, tam się pojawia fakt, że lektor wprowadza, że jest walka z dzielnego, jak to było, hałasowo dokładnie z złym kuratorem. I wtedy przychodzi Korneliusz i się pyta, a to nie o mnie, bo przecież ja jestem Korneliusz. I to jest o tym zapomniane i on to zaprzecza sobie, on wypiera to, o co w tym chodzi. Znaczy mi się wydaje, że on to generalnie wypiera od jakiegoś czasu. Jest dosyć cięty na aluzję. A to chyba chodzi o po prostu taki właśnie żart, żeby komuś to ktoś też właśnie zauważył, że tutaj rząd to wypiera. Chyba nie mogę nic więcej dodać. Bartek, masz coś do dodania? Nie. To drugie pytanie będzie tutaj. Ja mam takie dość konkretne. Tutaj? Okej, dobra.
bo mój bardzo dobry przyjaciel, który niestety nie mógł tu być, ostatnio zaprezentował przygodę Reksia swojej dziewczynie. Wszyscy jej współczujemy oczywiście. I ona w ogóle utknęła w bardzo, bo oczywiście utknęła, to było do przewidzenia, w bardzo takim niestandardowym trochę miejscu, bo na samochodziku tym prehistorycznym. I to był moment, w którym ona stwierdziła, że któryś z twórców musiał mieć jakąś fatalną relację ze zdawaniem prawa jazdy, co jest całkiem ciekawe, bo faktycznie później, jak się jeździ tam w przyszłości takim jeździkiem, to jest kwestia Kretesa, że tam on zdawał cztery... Dobra, i właśnie chciałem się zapytać, czy to są słuszne podejrzenia, czy coś w tym jest i jaka jest wasza relacja... Teraz testy. Jedyny test, jaki w życiu nie zdałem. Szczena mi opadła. Ale to cztery razy i żaden raz zdany? Raz testy polałem i zdałem za trzecim razem jazdę. I doskonale to pamiętam. Fiat Punto tutaj w Gdańsku. Jest taki dobity. Na dwa Fiaty Punto były zdawane ten. Ja na jednym i mi zgasł na ręcznym i mnie wywalił, a taka na drugim Punto była taka dziewuszka w takiej krótkiej spódnicy, gdzie jej zjeżdżał w każdą stronę ten samochód. Raz się nawet wywalił dookoła i zdała. Takie czasy były. Dzień dobry. Pytanie do pana Krzysztofa. Jak wyglądały pana początki jako pisarza scenariuszy, pisarza dialogów i jak w ogóle wyglądała ta cała droga od zera do kierownictwa produkcji i scenarzysty w Krzygu Treksia? O kurczę, to jest długie pytanie i na dłuższą opowieść. I ja wiem, że ja obiecałem, że tam jeszcze może dopowiem potem w kuluarach, jak będzie chwilę czas, a tak ogólnie. W moim wypadku to się zaczęło od projektowania czy organizowania gier w terenie. Co się teraz nazywa LARPy, wtedy to nie miało nazwy, bo to były jakieś takie zupełnie skomplikowane zabawy na poziomie gdzieś połowie liceum. I to stamtąd chyba i tam z wymyślania jakichś takich początkowych fabuł, bo to mój ten format tego LARPa polega na tym, że każdy miał kij i się nawalali ze sobą. To nie było z miłu, nie było żadnych połszynów, żadnych... Nie, były czary jeszcze, przepraszam. Można było być czarodziejem. Oni czarodzieje mieli takie fajerwerki, co się strzela tak i strzelali się po twarzach generalnie. Dzisiaj by to absolutnie nie przeszło, a wtedy właśnie to przechodziło. Czy film z pomarańczowym królikiem to jest z tego okresu? Nie, to jest późniejszy okres. To jest okres pomarańczowy, Bartku. Podczas kiedy miałeś okres niebieski, ja miewałem wtedy okresy pomarańczowe. To ja przepraszam. Natomiast potem zupełnie jakby przez to, że to uczestniczyłem, trafiłem do firmy Optimus Nexus, bo pracował tam ktoś, kto wiedział, że ja coś robię, projektuję jakieś gry. To było do tego stopnia odległe. Firma Optimus Nexus robiła encyklopedia kosmosu albo z Tonym Halikiem jakaś encyklopedia Ameryki Południowej i próbowali zrobić grę wtedy też. I mnie ściągnęli do projektowania gry. Gra się nazywała Tuguli Wieże Aniołów. Napisałem do niej scenariusz. Będą w wieku lat chyba 17 czy 18, a może nie, może 19. Bardzo skomplikowany scenariusz musiałem dopisać, bo gra była w 3D i oni mieli zrobiony tylko taki zamek jakiś, ale bardzo też chcieli dorobić do niego kosmos. Bo mieli tylko człowieka od 3D czy programistę. To było na bączkach, czyli w ten sposób, że render był dookoła i można było się obracać i czasami można było pójść do przodu. I mieli taki zamek i ja miałem w to wrysować fabułę i to była bardzo skomplikowana fabuła, w której byli skoki w czasie, kosmos, zamek, występowały moi kumple z liceum jako postacie, anioły, odwieczna walka aniołów z upadłymi aniołami i jeszcze elementy nazistowskie, nie? Tak, to od tego się zaczęło. A potem już przeszedłem płynnie do działu dla dzieci za karę. Okej, okay. Pytanie do pana Brosza. Nagrał pan świetny nowy soundtrack do Reksio i Skarb Piratów. Jak na tak rozbudowany soundtrack, a tak małą grę, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Ale moje pytanie będzie polegało na tym,
czy byłaby możliwość, że nagrałby pan nowy soundtrack, pana soundtrack, do Reksio i Miasto Sekretów? To jest trudne pytanie. Ponieważ ja ten soundtrack do Skarbu Pierogów nagrałem dlatego, że po pierwsze nie robiłem do tej gry soundtracku, a do wszystkich pozostałych części z serii tak, ale też ja jakby jak robiłem grafikę, to jakby gdzieś miałem cały czas podprogowo wizję ilustracji muzycznej. A Miasto Sekretów to tak, to nie jest moja ulubiona gra. To są taki, wiesz, jakiś elektro, taki Kraftwerk. Pomyślę. Na razie tego jeszcze nie widzę, ale okej. Okay. Skoro są takie sugestie, to się zastanowię. Może okej, okay, dobra. Pomyślę. Musiałbym w końcu zagrać. Chyba jeszcze trzeba dodać, że tego soundtracku ze Skarbu Piratów to by chyba nie było, gdyby nie Reksiokon w zeszłym roku, gdzie Bartek chyba dostałeś takiego troszeczkę... To prawda, tak. Tak. To było bardzo inspirujące spotkanie z wami rok temu, podobnie jak teraz w tym roku. Także kto wie, może coś z tego wyniknie. Panowie są twórcami gry, tak? No to ja. No jak to jest, że ma się od razu wymyśla się od razu fabułę na kilka części, czy najpierw produkuje się jedną część gry, a potem jakby w połowie się wpada się na pomysł, stworzymy kolejną część i kolejną? Odpowiadam na to pytanie. To zależy, no. Podejrzewam, że w Hollywood, gdzie są takie, że są planowane, najpierw się wymyśla kompletnie wszystko, łącznie z publicznością docelową oraz w której minucie powinno co się pojawić. Natomiast w naszym wypadku było oczywiście ganz odwrotnie, czyli dopiero kończąc jedną produkcję, wymyślaliśmy, o czym może być następna, bo sobie wymyślimy taki format, że musimy o tym powiedzieć na koniec pierwszej części. Czyli na koniec Skarbu Piratów mówiliśmy, że będzie UFO. UFO, tak. Że będzie UFO. I żeśmy sobie tak troszeczkę rzucali taką kłodę pod nogi, ale też jakby już wiedzieliśmy, w co się potem zawężać przy następnym. Wiedzieliśmy, że wystąpi żaba, chociaż nie wiedzieliśmy, co to będzie ten żaba. Prawda jest taka, że z dokumentów, które ja odnalazłem ostatnio w swoim kartonie, wynika, że to nie było tak, że zaczęliśmy od Skarbu Piratów i to był, że mieliśmy zacząć od Skarbu Piratów, tylko mieliśmy kilka pomysłów na ten pierwszy odcinek, pierwszą część i z nich wybraliśmy Skarb Piratów, gdzie UFO było już nawet trochę rozpisane. Ja miałem jakieś szczątki dialogów, jakbyśmy zastanawiali, od czego zacząć. Natomiast no, na pewno Wehikuł Czasu, bo Czarodzieje też chyba byli na tej liście, ale Wehikuł Czasu i Kapitan Nemo, no to zostały wymyślone dużo później, tak w tak zwanym praniu. Więc witam twórców i mam takie pytanie odnośnie niewykorzystanych ścieżek w Reksio i Czarodzieje. A między innymi chodzi mi o dwa zaklęcia. Częściowe rozproszenie magii i pełne rozproszenie magii. Gdyby ono zaistniało w grze, to kiedy byśmy się go uczyli? Kto by nas go uczył? Jak by wyglądał symbol i jakaś miniatura? I czy istniałaby przed nią obrona? Wiesz co, ja ci na to pytanie nie odpowiem bezpośrednio, tylko może powtórzę, co o czymś parę razy mówiłem już dzisiaj tutaj w kuluarach, że czary, Reksio i Czarodzieje są dosyć przypadkowe. To znaczy kolejność ich nauczania i moc ich działania i symbol jest dosyć przypadkowy, bo myśmy zrobili tak, żeśmy podstawili jakieś takie defaulty mniej więcej i to miało być zgodnie z planem skorygowane w zależności od tego, co faktycznie jest użyteczne, żeby to było jakoś zbalansowane sensownie. No, na to była jedna z tych rzeczy, których kompletnie nie było czasu. Bo tam mieliśmy straszny nóż na gardle, jeżeli chodzi o czarodziejów. No i zostało tak, jak po prostu dosyć przypadkowo zostało to wstawione. W efekcie gramy tylko kulą budyniu i gramy tylko snem. Okazjonalnie coś innego, chyba nawet żadnej osłony nie używamy. Tylko snem gramy. No. Nie, są tak. Frakcje, które grają budyniem. Tak, w obronie murów, bo się mniej zawiesza komp wtedy. Tak.
Natomiast w ogóle nie pamiętam, żeby tam miało być, ale skoro tak jest gdzieś tam nagrane w plikach, to pewnie był taki plan. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie o lore świata przedstawionego, a mianowicie od zawsze mnie zastanawiało, jakiej właściwie narodowości jest Kret Kretes. To znaczy, czy on jest Polakiem mieszkającym na tej wyspie na środku oceanu, czy jest lokalsem tamtejszym, czy jak? Ja myślę, że na to pytanie odpowiemy w komiksie. Tam wszyscy mówią po polsku, cały świat jest Polską, także... Nie wiem, ale... To oczywiście żart. Dzień dobry, tak. Dzień dobry. To zaszczyt. Ja bardzo chciałem się zapytać o proces twórczy w takim sensie, że w grach pojawia się wiele nawiązań do bardzo popularnych serii, filmów, takich jak Matrix, Gwiezdne Wojny, do książek takich też znanych jak Harry Potter, ale jest też bardzo dużo elementów z jakby popkultury bardziej niszowej, jakby cały Kapitan Nemo jest o XIX-wiecznych powieściach przygodowych. Pojawiają się postacie jakby nawiązania do tego szpiega, tej pani szpieg, że Maty Hari, do doktora Stonesa, tego odkrywcy w Ameryce. Jakby też w Czarodziejach jest dużo z Alicji w Krainie Czarów, jeszcze z Dune jest w UFO. To wszystko jest bardzo takie konkretne i takie jakby poziom wyżej niż ta powszechna popkultura, więc chciałem się zapytać o proces twórczy, jakby... No, proces twórczy był dosyć błyskawiczny. No, mianowicie to jest generalnie tak, że bierzesz taki mikser, blender, masz godzinę, żeby wiesz, ugościć całą salę, bierzesz kolegów, każdy wrzuca po jednym składniku, tak? Jedziemy na papieroska. Idziemy na papieroska, to było nawet w filmie i potem ja odpalam ten blender i z tego się właśnie coś z tego takiego właśnie wypieka, taka dziwna, taka... Tak. Tam jest wszystko to, co po prostu lubimy. To są nasze zainteresowania. Krzycha, nieobecnego tu Jarka, moje. I po prostu byśmy to tam wszystko wrzucili. A niech dzieciaki mają. Dosyć dużo wspólnych takich przypadkowo zupełnie zainteresowań. I to by to tak było. Nie? Tak. Nam się podoba, może komuś też się podoba. To jest też dobre pytanie. No, żeśmy zostawili go w XIX wieku, po wehikule czasu, wiedząc, że w tym XIX wieku coś się znajdzie, nie? I to, że oni potem przez cały Rekszy i Kapitan Nemo są w tym XIX wieku, no to eksplorujemy wszystko, co nam się z tym XIX wiekiem kojarzy, nie? Tak. Przy tej podróży, nie? Tak to właśnie było. Od Werna wychodząc, ale zahaczając o różne opłotki też. Ja mam pytanie do pana Krzysztofa. Jak dokładnie wygląda scenariusz do gry przygodowej? Wchodzi ci o dokumenty, jak to wyglądają, pliki? Dzisiaj pewnie by wyglądał jakoś na zasadzie GDD-ków jakichś skomplikowanych, ale wtedy jakby no nie było. To były takie czasy, że nie było żadnych standardów i myśmy sami te standardy robili, po prostu tak, żeby w miarę było wygodnie. Mój scenariusz wyglądał tak, że składał się zazwyczaj z kilku wydrukowanych kartek z punktami oraz takich brutalnych szkiców szybko robionych długopisem dla Bartka czy dla Jarka, opisanych co ma być gdzie. Mniej więcej takie brzydkie szkice, mam nadzieję, że one akurat nie przetrwały, chociaż kilka przetrwało. Coś przetrwało. Tak. Na tej podstawie była robiona grafika, a ja sobie tymczasem opisywałem. Natomiast w dalszej kolejności powstawały już linie dialogowe i tam detale też dialogowe, linie pisane były w Excelu, a jakieś elementy takie opisowe modułów dla kogoś były pisane w Wordzie. Aczkolwiek pracowaliśmy też na storyboardach, na przykład piratów. Już tam kiedyś opowiadaliśmy, po prostu rozrysowaliśmy sobie na scenę na samym początku, praktycznie wymyślając całą historię, na podstawie czego potem Krzychu napisał scenariusz. Ale to nie zawsze było tak. To było różnie, bo w innych było tak, żebyście zupełnie nie wiedzieli, gdzie ja płynę. Chyba w Czarodziejach nikt nie wiedział, dokąd płyniemy. Wielowymiarowe były, no nie właśnie. Dało się tego zastorboardować. Mam do panów pytanie, tutaj. Mam do panów pytanie, które w sumie wcześniej zadałem, ale nie panom, więc je panom zadam. Kiedy kolejny live komentarz z gameplayu Kakara, tym razem z UFO?
No słuchaj, wstępnie żeśmy dzisiaj sobie rozmawiali o tym, że moglibyśmy to jakoś tak na poziomie jesienno-zimy sobie zorganizować tutaj w Trójmieście, bo nie? No jakbyśmy mieli zrobić live'a do UFO, to jakoś tak jesień-zima? Tak. No jakoś tak. Nie, 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 że teraz, ale... Nie jutro, spokojnie, Mat, spokojnie. Możemy to zaplanować w perspektywie, powiedzmy, miesięcy, a nie lat. Jasne, powiedział Mat. Także tak. Chciałem spytać, czy panowie będą jeszcze raz wystawiać płyty na sprzedaż, jakieś kopie, jakieś, nie wiem, jakiś oficjalny powrót, nie wiem, jakąś edycję kolekcjonerską, ze względu, że myślę, że nie tylko mi się albo CD pogubiły, albo połamały, albo zniszczyły. No a ja serca piracić nie mam i jak piszą mi, że będzie wam przykro, to ja wyłączam, bo tak nie wolno. Ja myślę, że teraz sytuacja się zmieniła, bo te gry po prostu już ich nie ma w sprzedaży i prawdopodobnie nie będzie. Jeżeli my coś możemy wystawiać, to ewentualnie na jakąś aukcję. Pod jakiś oryginalny egzemplarz, który znajdziemy podpisany, to tylko podejrzewam, wtedy on może kosztować drożej na takiej aukcji. Ale proszę przeczytać tam informacje na grupach, Discordach. Dla oczywiście posiadaczy legalnych kopii kiedyś jest opcja po prostu ściągnięcia sobie płyty ISO i pogrania jeszcze raz. Dzień dobry. Ja mam pytanie. Czy jest jakoś, nie wiem, udostępnione są może jakieś jakby rysunki, jakieś, że jakby zanim w ogóle była gra robiona, w sensie jakieś szkice i w ogóle, w sensie mnie takie rzeczy interesują, a jeśli nie ma, to nie są gdzieś udostępnione, to czy właśnie byłaby opcja, żeby były jakoś pokazane? One są udostępnione, ja wrzuciłem to chyba, nie wiem, rok temu czy półtora roku temu, albo na moją stronę na Facebooku, albo na grupę reksiową, także tam to można znaleźć i tam jest cała, chyba taka duża dość galeria szkiców, głównie z Nemo i z Wehikułu Czasu. Tam ja też dorzucałem z takimi partiami jakieś fragmenty. I to było właśnie chyba przed Reksiokonem ubiegłorocznym, to tam wrzucaliśmy. Także tak, jest coś takiego. Więc tak, mam takie jedno pytanie, bo jak była część piąta z Kapitanem Nemo i była scena, gdzie Kretes narzekał na grę, na animację 2D, jakie dialogi, to w pewnym momencie powiedział, że dialogi, proszę pana, są co najwyżej przepisane. I z czego były przepisane? Nie, no to był element takiego ogólnego rantu kretesowego. Sam sobie taki podrzuciłem taką kukułczę jajo, pisząc ten dialog. No ale to musiałeś po prostu się zmieścić mniej więcej w dialogu z Rejsu, żeby po prostu, także to głównie o to chodziło. To jest jakaś ta... Że wszystko jest wtórne. Wszystko jest przepisane, także. Ale w tym momencie naprawdę chodziło o to, że nam się skończył budżet na animację i musieliśmy w ogóle w tej grze i musieliśmy tam w ogóle generalnie oszczędzać na tych animacjach i to był taki nasz taki żart wewnętrzny troszeczkę, cały ten epizod. No więc... Też zostając w temacie nawiązań, ponieważ wszyscy wiemy o tym, że z tego jest znana bardzo seria, a co by było, gdyby kiedyś w przyszłości w jakiejś polskiej produkcji, nie wiem, filmie, serialu, czy grze, czy czym tam, pojawiło się nawiązanie do przygód Reksia? Jakieś takie absolutnie, że się nie da z tym skłócić. Jakie by to było uczucie? Widzisz, że ktoś by... Super by było. To by było mocne uczucie. Ja gram teraz w Cyberpunka. Wreszcie doczekałem, żeby już wszystko było cacy, żebym sobie pograć i się rozglądam, czy tam może gdzieś ktoś sprayem walnął na murze jakiegoś kreta. Rozglądam się naprawdę. Dużo ludzi pracowało. Znaczy, słuchajcie, no bo to, o co się pytasz i to na przykład to, co tu się dzieje, no to dla nas to jest jakieś docenienie naszej pracy, także to zawsze jest takie dosyć mocne uczucie.
bo jednak ci mali gracze z czasem dorastają i niektórzy z nas mogą pójść jakby w kierunku tworzenia własnych rzeczy i jakby tam myślę, że część tego mogłaby zostać zainspirowana właśnie tymi grami. Ale wy już tworzycie. Co chwilę znajdujemy w necie jakieś rzeczy. No. Tak, chodzi mi też o takie... Także tego się pojawia coraz więcej. No, dla mnie to jest zawsze wzruszające bardzo. Ja też mam wrażenie, że ten cały lore, ten cały świat właśnie żyje sobie dalej dzięki wam. No, wy to nazywacie, czy coś jest kanoniczne, czy nie, ale jak dla mnie to dużo z tych rzeczy można było spokojnie zaliczyć jako za jakiś czas do rzeczy kanonicznych z tego lore'u, które wyście potworzyli już post factum, jakby poza tymi naszymi grami, bo one bardzo często super siedzą w tym. Nie? Są, widać zrozumienie do postaci, zrozumienie do języka, zrozumienie do tej idei tego wychodzenia poza wiesz, siódmy wymiar opowieści, czy łamania tej kurde, piątej ściany. Tak, albo jak słucham, jak ktoś gra moje covery i gra lepiej ode mnie, to jest fantastyczne, słuchaj. Dzień dobry, ja mam takie pytanie dotyczące jakby już tworzenia tej gry. Czy była jakaś taka minigierka, którą panowie pamiętają, że na etapie jakby koncepcyjnym to był genialny pomysł, a jak przyszło do jakby tworzenia i wdrożenia tego do gry, to był to lekki dramat, żeby to wszystko spiąć. Stawiam, że pewnie walka z drobiem chaosu, ale czy coś poza tym? No nie każda taka była? Większość, tak. Taka była większość. Nie, czekaj, musiałbym się zastanowić, czy któraś w ten sposób, że było hardcore, żeby stać się, gdzie się tam coś sypało. Także... Tak sobie przypomnieć. No, krzemienie się na przykład sypało. Krzemienie się, swoje. Proste założenie, a... O, jak to tak. Się nam sypało, to była Przemka, czyli Bluba, pierwsza robota w tej serii. I on bardzo się starał dobrze to zrobić. Coś tam zepsuł i to się sypało i nie mogliśmy tego znaleźć. No to było takie. I potem odgrzebywanie i naprawa tych kamieni zajęła nam dużo więcej zdrowia i energii, niż to było warte. Jak już mamy pytanie o kanon, to ktoś na Discordzie zauważył słusznie, że w Rexio UFO, kiedy Kretes poznaje Molly i mamy całą tą cutscenkę, że się zakochują w sobie, to w tle przygrywa im na skrzypcach człowiek. I poproszę o werdykt ostateczny. Czy w uniwersum Rexia żyją ludzie? Nie, to był obrazek. Czyli pytanie jest do mnie. Przede wszystkim to jest coś, co się dzieje w głowie Kretesa, bo Kretes spotyka Molly, widzi ją, zakochuje się i wyświetla mu się w głowie taki film i mu się roi tak jakaś taka, wiesz, jesteśmy w kosmosie, tam są, wiesz, obcy. Wiesz, no, to może być jakiś kosmita, tak, ale to wszystko jest, wiesz, to jest w umyśle Kretesa, to są wszystko jakieś wizje. A pan policjant stoi przed ekranem. On się pojawia między grą a graczem. Także on w ogóle jest poza tym światem tak naprawdę. Ale tam rzeczywiście jest taki facet, taki kelner tam jest, teraz sobie przypomniał. Kelner, tak. Tak. To ja tak właśnie w temacie pana policjanta. No wiemy, okej, okay, pojechał na wakacje, ale tak serio, czemu zrezygnowano z kontroli legalności oprogramowania? Chyba dlatego, że te gry już się pojawiały w gazetkach i dodawanie tam kodu strasznie robiło chyba problemy z, i były telefony od... Tak. Nie, to odchodziło chyba coś innego. Chodzi o to, że internet wtedy już był na tyle rozpowszechniony, że te kody po prostu latały między graczami, jakby już istniało, przecież istniało już forum Rexia, nie? Już nie był policjant do niczego potrzebny, bo wiadomo było, że pierwsza osoba, która kupi, udostępni gdzieś na necie ten kod i też trochę nie było sensu, nie? Tak mi się wydaje, że... Tak, bo pierwsze gry powstały w czasie, kiedy mały GIF się ściągał godzinę przez internet, także tak. Wiecie co... Ja mam takie pytanie. Odnośnie też tego, jak już po stworzeniu serii gier, w tym przypadku gier point and click z elementami zręcznościowymi, i w ogóle tworzeniu gier, to czy dalej jest w panach taka radość z ogrywania gier podobnego gatunku? W sensie z point and clicków? Czy ja dobrze rozumiem, czy radość... Tak, czy radość z point and clicków konkretnie.
Najlepsza gra, w którą grałem przez ostatnie 10 lat, to było Disco Elysium. Więc tak, chyba. Ale na poziomie gdzieś ściągania są jakieś... Ściągnąłem, zrobiłem parę testów ściągnięcia sobie jakichś takich, no, albo i też z tych starych, pikselowych gier, jakichś remake'ów, i też jakichś nowych i jakoś tak, kurde, nie do końca, nie? Ja w ogóle jestem słabym graczem, w sensie, że ja bardzo mało w ogóle gram w gry, więc większość gier, w które grałem, to były point and clicki. Neverhood, Machinarium i Rexio, także... Bo oprócz tego jeszcze grałem w Wiedźmina i chyba na tym lista się kończy gier, w które grałem. Także... Okej, to dzień dobry. Cieszę się, że Disco Elysium było wspomniane i chciałem się spytać o na czym bazowany był wygląd kretońskiego ruchu oporu, a bardziej postaci trzech kretów w... Na francuskim ruchu oporu z Allo Allo. Tak. Okej, co do Disco Elysium, musimy znać twoje podejście co do tego, co robił Harry, bo ja na przykład ukradłem buty z trupa i pytanie jest, czy to był dobry policjant, czy... Czy pozwalałeś mu pić? Ja? Starałem się nie pozwalać, ale mi to nie wychodziło. Dobrze, a dałeś papierosy dziecku? Chyba nie. Nie. Ale buty chyba też wziąłem. Ja już grałem parę lat temu, więc kiedy to? 3-4 lata temu albo 7, bo mi się mylą takie odległości czasowe. To w takim razie takie pytanie. Gdybyście mieli wybrać jedną postać z serii, która byłaby waszym nowym współpracownikiem, to kto by to był? Świetne pytanie. Ja bym wybrał Molly. Molly? Tak. Dlatego, że ona dobrze zarządza. Dobrze zarządza. Taka twarda babka. Zobacz, jak tam się chłopacy się porozłazili. Sami by się, kurde, nie wyszli z tej piwnicy. Pewnie tak. Nie, no w ogóle kobiety lepiej rządzą, to jest tak, prawda. Tak, a propos jutra. Nie można dzisiaj mówić takich rzeczy. Takich. No, że co? Takich, których nie można mówić. Takie ogólne można mówić. Okej, okay, no dobra, no to ogólnie można. No to tak, to chyba jest dobry trop, że tam jakaś postać taka raczej kobieca. Chyba albo Kreti, bo on by nie zagadywał w pracy niepotrzebnie. Dobrze, to ja mam pytanie, bo nie daje mi to spokoju, że z Rexio i Kapitan Nemo wiemy, że podwórko Rexia znajduje się w Polsce, natomiast Wyspa Kretesa znajduje się gdzieś na Oceanie Niespokojnym, no gdzieś w okolicach Indonezji. I pytanie teraz, jak Rexio dotarł do wybrzeży tam wschodniej Azji, żeby przepłynąć do tej wyspy? Bo nie wierzę, żeby na samej desce tam po prostu dopłynął. I czy to nie jest dobra historia na prequele na przykład? Ale to jest rzecz, która się dowiecie z komiksu, no bo komiks się właśnie mniej więcej od tego zaczyna. Także tak, to jest jedno z tych pytań, na które będziemy musieli sobie odpowiedzieć. Ja chcę zadać pytanie, które możliwe, że już kiedyś padło, ale jestem bardzo ciekawy. Konkretnie Rexio i Czarodzieje, ostatnia plansza. Co się tam stało graficznie? Ta z maszyną? Tak, tam się coś stało graficznie. I to faktycznie jest graficzny wypadek przy pracy, wynikający trochę z tego, że faktycznie przy rodzinie był straszny pośpiech. Myśmy już tą końcówkę robili po nocach, czego moja żona do tej pory nie może mi wybaczyć. Pewnie już trochę wybaczyła, ale przypomina mi raz na jakiś czas. Więc tak, czy ktoś ma z was do czynienia z Photoshopem? Parę osób ma. Więc w Photoshopie jest kilka opcji, jeżeli chodzi o skalowanie grafiki. Ja grafikę robię zwykle dużo większą, to dzisiaj na warsztatach opowiadałem, że robię dużo większą, tam tak naprawdę robię to ostrym konturem, to się wtedy tam
robi trochę szybciej i prościej, potem to zmniejszam i przy zmniejszeniu takie ostre linie robią się ładne i miękkie. Ale przez to, że był pośpiech, a ja zmniejszałem jakieś animacje, gdzie w animacjach właśnie one muszą pozostać ostre, nie odkliknąłem coś takiego jak zmniejszaj bez antyaliasu, czyli takiego zmiękczania linii. No i ta plansza właśnie została zmniejszona z takimi ostrymi kreskami, dlatego wygląda tak fatalnie, za co przepraszam wszystkich. Nic nie słyszę, do mikrofonu proszę. No i teraz pani mi to mówi. Dobry wieczór. Ja mam pytanie, czy... Czy my możemy poprosić o podnoszenie ręki, bo my... Tak, bo mnie... Bardzo ciężko namierzyć. O, was jest dosyć dużo. Tak, tak. A głos nam, dźwięk tak. Leci z mikrofonu i zupełnie nie widać. Już wiemy gdzie? Mhm. Tu jestem. Chciałem zapytać, czy tworząc Wehikuł Czasu i Kapitana Nemo, fabułę, czy panowie się inspirowali jakimiś teoriami spiskowymi dziejów? Ponieważ jeżeli chodzi o te wszystkie nawiązania do popkultury, no to o nich już powiedziano chyba wszystko. Natomiast po latach już będąc na studiach, zrozumiałem, że no właściwie jest to historia o tym, że obca cywilizacja przyleciała na naszą planetę, założyła kilka różnych cywilizacji, które później zaginęły i właściwie dopiero odkryłem, że jest to trochę podobne do takich teorii typu Danikena. Właśnie, Van Daniken, nie? Czyli tak. Jest hint, no oczywiście. Super, cieszę się, dziękuję. Van Daniken jest właśnie jakby stamtąd. No. Nie to, żebyśmy my byli jakby zwolennikami tego typu teorii, ale jako podstawa zabawna do stworzenia tak. historii jest fajna. Tak samo zatopione kontynenty, to też wszystko są spiskowe teorie przecież. Konkretnie zatopiony kontynent Mu. Mu. Bo to też jest, tak. To też jest oryginalna spiskowa teoria. Kochani, ostatnie dwa pytania. Ja mam takie pytanie jeszcze, bo mówili panowie, że nie było większego pomysłu na to, gdzie ta seria ma iść, tylko na przykład kończy się Wehikuł Czasu i jest ogólny pomysł, że następna część ma być w XIX wieku. I czy były jakieś takie, nie wiem, duże koncepty, które ostatecznie nie zostały wykorzystane? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie było ani za takiej sytuacji, żebyśmy stali, czy to ma być Kapitan Nemo w XIX wieku, czy na przykład wyprawa w wirtualną rzeczywistość i żeśmy wybrali tamtą. Nie, tak nie było, nie? Zresztą że dosyć szybko, żeśmy dochodzili, co robimy, jakby robiąc jedną część, już w międzyczasie żeśmy myśleli, co zrobić dalej i na koniec robienia to już myśmy wiedzieli, co będzie dalej. No i w przypadku jeszcze konkretnie przejścia między Wehikułem a Kapitanem Nemo, no faktycznie na końcu Wehikułu lądujemy w tym XIX wieku, więc tam już jest tak dosyć mocno, jakby już wprowadziliśmy w akcję kolejnej części. No i zostaliśmy cliffhangera. Tak, na dwa lata. Który wynikał z tego, że wisiało nad całym projektem, że zostanie zawieszony i skończony. Że nie będzie następnej piątej części. W związku z tym, żeśmy zrobili tego cliffhangera po to, żeby mieć dodatkowy argument, no że jak to, przecież nie możemy ich tam zostawić. Tak było. Stworzyliście serię gier ze świetnymi scenariuszami. Jest pomysł na komiks. Są trudności z realizacją, ale pomysł jest. Czy nie myśleliście, żeby pójść krok dalej i stworzyć na przykład kreskówkę? Scenariusze są już gotowe, rysownik jest. To jest świetne pytanie, bo myśmy zaczęli od tego. Bo to jest gra na podstawie kreskówki, także one już są. No tak, ale, nie. Scenariuszowo wybijecie na głowę tamte dla dzieci kreskówki. Inna półka to jest. Wiesz co, inaczej, nasze w ogóle przygody z Jarkiem i z Bartkiem tak naprawdę zaczęły się od hasła zróbmy film animowany. Bo ja o tym mówię, nie mówię o tym, że były kreskówki. Więc to jest zamiast zrobienia filmu animowanego, wtedy akurat powstały te tak, te wszystkie gry są po prostu protezą filmów animowanych kreskówek. Także tak, to jest nasza kreskówka. No to co, wypada tylko podziękować i to najlepiej brawami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Również my. Jesteście kochani. Na stojąco.
Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo.